Przywitaj się, Dorotko. Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. Ja ta ta ta! O czekoladowych ciasteczkach. Drzwi! O! O, pyszna szafka, Elmo. Po trochu. A co tam? Och, otworku! Jesteś niemądry! Tak. Elmo myśli o jedzeniu! Tak, o jedzeniu. No wiecie, pychota! Myśli o jedzeniu. Dlaczego? Bo właśnie nadeszła pora jej karmienia. Dobrze? Gotowa? A, bardzo proszę. Nie za dużo. Dobrze. Co? Tak, o, Dorotka ma jedno pytanie. Jak jedzą ludzie? Dobre pytanie, Dorotko. Zobaczmy, w jaki sposób je pan Gapa. Panie Gapo! Elmo ma dzisiaj kłopoty z roletą. Nie śmiej się. O, proszę cię. Dziękuję. Patrzcie, pan Gapa będzie jadł makaron. Niech pan nie zapomni serwetki. Niech pan nie zapomni serwetki. Niech pan nie zapomni łyżki i widelca. Tak, smacznego, panie Gapo. Za dużo! Nie uda się panu tego wszystkiego zjeść! Za dużo! Tak, za dużo! To się nie uda! Niech pan to odłoży! Niech pan to odłoży! Za dużo! Niech pan spróbuje jeszcze raz! Tym razem na pewno się uda! Niech pan pamięta o łóżce i widelcu! Na pewno się panu uda! Tylko troszeczkę! Chyba się zaplątało. Panie Gapo, niech pan uważa. Ostrożnie. Udało się panu. Udało. Dobrze, a teraz niech pan zje makaron. Jeszcze raz. Uda się panu. Udało się. Jesteśmy z pana bardzo dumni. Panie Gapo. Co? Co chcesz, Dorotko? O, Dorotka chce spytać jeszcze kogoś. Jak ludzie jedzą? Dorotko, pokażę ci, jak ja jem pizzę. Dorotko, pokażę ci, jak się je spaghetti. Kręcisz widelcem, a potem podnosisz to i jesz. A ja ci zaraz pokażę, jak się je pałeczkami. Trzymasz je jak ołówek. Podnosisz jedzenie i zjadasz. Widzisz? Dziękuję, Dorotko. A teraz Elmo zapyta Dzidzie. Tak. O, cześć, Dzidziu. Pokażesz mi, jak jesz? Pokaż. Dziękuję bardzo. Miam, miam, miam. A teraz Elmo ma pytanie do was. Tak, do was. Zobaczmy teraz, ile hot dogów przemaszeruje przed Elmo. Policzmy. Hot dogi! No, jesteś. Jeden hot dog. O! Wciąż jeden. Jeden bardzo długi hot dog. A teraz liczymy fasolki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
A, 10 fasolek ścigających jednego hot doga. Świetnie liczycie. Elmo wie znacznie więcej o jedzeniu. Elmo wie, kto je, a kto nie je. Zobaczmy. Tak, szuflady nie jedzą. Może czasem. Powiedz przepraszam. Grzebienie nie jedzą, ale mają zęby. Pociągi nie jedzą, ale za to gwiżdżą. Słyszycie? To lokomotywa. Dorośli jedzą. Chyba, że kelnerem jest Grower. Hej, kelner, poproszę moje jedzenie. Już panu podaję. Elmo chce się dowiedzieć czegoś więcej o jedzeniu. Ale gdzie można znaleźć jakieś wiadomości? No tak! Elmo może obejrzeć kanał kulinarny! Kanał kulinarny. Tylko o jedzeniu przez całą dobę. Zapomnij o diecie. A teraz zapraszam was na nasze danie główne. O dziewczynce, która uwielbiała jeść i próbowała ciągle nowych dań. Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka, która uwielbiała próbować jeść nowe dania. Uwielbiam jeść. Podróżowała po całym świecie, żeby kosztować nowych, niezwykłych potraw. Cześć, co jest na obiad? Pojechała do Włoch, gdzie spróbowała spaghetti z kalmarami. Będziesz to jeszcze jadł, Marcello? Pojechała do Indii, gdzie spróbowała ostrego jarzynowego curry. Ależ to ostre. Pojechała do Japonii, gdzie próbowała jeść kluski pałeczkami. Uwielbiam kluski. Dziewczynka myślała, że spróbowała już wszystkich potraw na świecie, ale wtedy dowiedziała się, że rodzina Jabłowskich z Brooklynu w Nowym Jorku, mieszkania 4C, jadła coś naprawdę niezwykłego, mielone orzeszki na chlebie. Ho? Znane również jako kanapki z masłem orzechowym. O, nigdy wcześniej tego nie jadłam. Państwo Jabłowscy poczęstowali ją kanapką z masłem orzechowym. Hej, jest niezwykła i smaczna, bardzo mi smakuje. Potem dali jej szklankę mleka do popicia. Mleko? Dziwne. Jakie orzeźwiające. I tak dziewczynka, która uwielbiała próbować jeść nowe dania, kontynuowała swoją kulinarną podróż dookoła świata. Koniec! Za chwilę w kanale kulinarnym ostatnie tacos w Paryżu. Smacznego! I co dalej? Elmo chce dowiedzieć się jeszcze czegoś nowego o jedzeniu. O! Kto to może być? Jestem jedzeniem. Możesz porozmawiać ze mną. O, Elmo wie, czym jesteś. Jesteś jabłkiem. Tak, mały. Masz rację. Jestem jabłkiem. Oj, wiesz co? Elmo uwielbia jabłka. Och, mały, masz świetny gust. Opowiem ci coś o sobie. Po pierwsze, pochodzę z rodziny owoców. I jestem czerwony, widzisz? O, Elmo też jest czerwony, wiesz? Tak, wiem. Ale ja... Tutaj na górze mam taki mały ogonek. O, tutaj, tak? Tak. Jest śliczny. A w środku... Mam małe gniazdko, a w nim są takie pestki. O, ale fajnie. A czy mówiłem już, że jestem czerwony? Tak, tak samo jak Elmo. Patrz. No tak. Hej, co z nami? My też jesteśmy jedzeniem. Jestem kanapką z masłem orzechowym i dżemem. Mniam. Dziękuję. Jestem kukurydza. Ja brokuły. Jesteśmy warzywami. Ha, ale pycha. A ja jestem pizza. O, Elmo uwielbia pizzę. Te jedzonka nie tylko są smaczne, ale są też bardzo pożywne. Dzięki nim będziesz zdrowy i silny. Jedzenie, 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 jedzenie. Szkoda, że poszli. O, jabłuszko, gdzie Elmo znajdzie jedzenie poza swoją szafą? Wiesz, pizzę na przykład dostaniesz w pizzerii. A.
O, patrz! Dorotka wyobraża sobie Elmo robiącego pizzę w prawdziwej pizzerii. Elmo uwielbia ten moment. O! Elmo myśli, że to powinno zaraz spaść. Ale zanim spadnie, powiem ci, gdzie możesz znaleźć mnie, jabłko. Znajdziesz mnie na drzewie. O, jest. Elmo zerwał jabłko. Pizza! Kiedy już nas wszystkie zerwą, wysyłają nas do sklepów spożywczych. Tam możesz kupić jabłka i inne jedzenie. O, spójrzcie! Jest chleb, dżem winogronowy, masło orzechowe. O, są też jabłka. Elmo kupi jabłko. O, dobrze, że Elmo nie chciał wziąć arbuza. Tak, no i stąd się bierze jedzenie. O, dziękuję, jabłuszko. Ty chyba bardzo lubisz być jabłuszkiem, prawda? Och, tak! Wspaniale jest być jabłkiem. Muszę uciekać. Umówiłem się, że odwiedzę dzisiaj moją babcię. Pa, jabłko! Tak. Jabłko to pyszne jedzenie. Każde jedzenie jest świetne. Elmo nakręcił nawet dla was film o tym, co najbardziej lubi jeść. Elmo zaraz wróci. Zaczekajcie chwilę. O, tutaj jest. Oto moja kamera. Zapraszam na film. Śniadanie, Elma. Film Elma. O, wracaj tu zaraz. Nie uciekaj. No, dobry telewizor. Oto śniadanie Elma, zanim zostało zjedzone. A, muszę odłożyć kamerę. Ale dobre. Pychota. A to śniadanie Elma po tym, jak je Elmo zjadł. Tak. Elmo, przepraszam. Cześć, Elmo. Chyba zwariował. Elmo bardzo lubi wszystkie rodzaje jedzenia. Zupełnie tak jak Dorotka. Dlatego Dorotka chce, żebyśmy zaśpiewali jedzeniową piosenkę. O, możecie śpiewać z nami. Zaczynamy. Jeść. Jeść jedzonko, jeść. Wszyscy razem. Jeść jedzonko, jeść. Jeść jedzonko, jeść. Jeść jedzonko, jeść! Pożegnaj się, Dorotko! Pa! La 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 la, la 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 la, Elma świat! La 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 la, la 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 la, Elma świat! Elmo kocha rybkę i kredkę też! Przywitaj się, Dorotko. Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. Elmo rozmyśla o muzyce. Mnóstwo przedmiotów gra muzykę. O! Oh.
rozmyśla dziś o muzyce. Co tam mówisz? A, Dorotka ma do nas pytanie. Dorotka chce wiedzieć, jak się gra na bębnie. Świetne pytanie, Dorotko. Popatrzmy, jak pan Gapa gra na bębnie. Panie Gapo! Roleto, proszę! Chcemy zobaczyć pana Gapę. Dziękuję. Jak pan gra na bębnie, panie Gapo? Proszę nam pokazać. Co? Nie! Musi pan go zawiesić z przodu! Z przodu! Bęben się nosi z przodu! Niech się panu nie uda! Niech go pan odwróci! No dalej, niech pan spróbuje jeszcze raz! Niech pan spróbuje jeszcze raz! Uda się panu! Już raz się panu udało! Założył! Bardzo dobrze! Założył! A teraz niech pan podniesie pałeki i zacznie nimi uderzać. Tak, bum, bum, bum. Niech pan podniesie pałeczki. Bum, bum, bum. Tak właśnie się robi z pałeczkami. Robi się bum, bum, bum. Nie w ten sposób, panie Gapo. W ten sposób może pan sobie zrobić krzywdę. Niech się pan odwróci, panie Gapo. Nie tak. O nie, nie w ten sposób. Panie Gapo, nie tak. Trzeba się pochylić do przodu. Do przodu, do przodu. Tak, właśnie tak jak teraz. O, tak! O! O! Teraz zwycięstwo! Niech pan zabrał na bębnie! A teraz zabrał na bębnie! Świetnie! Dobrze się pan czuje? Dostał jakiś drgawy! Nic mu nie będzie, tylko musi przestać wibrować. Panie Gapo! Co? Co mówisz, Dorotko? Dorotka chce spytać kogoś innego. W jaki sposób grać na bębnie? Dorotko, ja gram na bębnie o tak. Dorotko, a ja gram na bębnie tak. Pokażę ci, jak ja gram na perkusji. Pójdzie zapytać Dzidzie. Tak. Cześć, Dzidziu. A ty umiesz grać na bębenku? Spróbujesz? Tak, dziękuję, Dzidziu. Pa, pa. A teraz Elmo ma pytanie do was. Elmo chce zapytać was o inny instrument. O gitarę. Gitaro! O, tu jesteś. Policzmy, ile strun ma ta gitara. Jedna. Dwie struny. Trzy struny. Cztery struny. Pięć strun. Sześć strun. A! Sześć strun i jedna gitara. Doskonale liczycie. A teraz... Pokażę wam przedmioty, które grają muzykę i takie, które nie grają. O, zatańczymy! Na, na, na! Puzon gra muzykę. Ładnie. Skrzynka nie gra muzyki. Chyba, że w środku jest pozytywka. O, ale śliczna. Tort urodzinowy nie gra muzyki. Ale śpiewanie 100 lat to jest muzyka. Małe ptaszki śpiewają muzykę. I wielkie ptaki też. La, 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 la. Wiedzieć coś więcej o muzyce, ale gdzie można się czegoś dowiedzieć?
Popatrzcie tylko! Elmo może obejrzeć muzyczny kanał w telewizji! Tak! Witajcie w kanale muzycznym! Muzyka, muzyka, muzyka! A teraz w Złotych Przebojach historia pierwszego utworu muzycznego, jaki pojawił się na świecie. Posłuchajcie! Dawno, dawno temu, przed milionami lat, nie było żadnej muzyki. Zresztą nie tylko muzyki, nie było też ludzkiej mowy. Jedynymi dźwiękami były dźwięki przepływającego strumienia lub dźwięki wiatru świszczącego wśród drzew albo grzmotu burzy na niebie. I oczywiście było chrząkanie. Mnóstwo chrząkania. Ale nie było muzyki. Aż pewnego dnia, podczas spaceru, pewien jaskiniowiec znalazł patyk pusty w środku. Jaskiniowiec zaczął w niego dmuchać i bardzo spodobał mu się dźwięk, który usłyszał. Postanowił więc zabrać patyk do domu i ćwiczyć dmuchanie. Zaczął dmuchać w patyk przy całej rodzinie, której bardzo spodobały się nowe dźwięki. Zaprosili sąsiadów, którzy też zaczęli chrząkać z zachwytu. Wkrótce do naszego bohatera dołączył drugi grający na pustym pniaku i trzeci, który wtórował im chrząkaniem. Wspólnie założyli pierwszy zespół, który grał pierwszą muzykę na świecie. I od tamtej pory w każdy wtorek wieczorem wszyscy zbierali się, żeby jej posłuchać. A już za chwilę człowiek orkiestra, dźwięki muzyki i muzyczne zagadki. Dziękuję, telewizorku! Ale Elmo chce wiedzieć jeszcze więcej o muzyce. Hej! Chcesz dowiedzieć się czegoś o muzyce? Opowiem ci o niej. Jestem akordeonem. Chcesz powiedzieć, że akordeon też gra muzykę? Pod warunkiem, że jest ktoś, kto umie na mnie grać. Tak, widzisz? Widzisz te wszystkie klawisze i guziczki? Trzeba je naciskać. O, czy Elmo może zagrać? No pewnie. A, świetnie. O, nic się nie dzieje. Nie ma muzyki. Jasne, że nie. Trzeba jeszcze mnie rozciągnąć. Albo mnie ścisnąć. Elmo polubił akordeon. O, Elmo, czasem kiszki marsza grają. O, dokładnie tutaj. Grają sobie marsza. Ale to jeszcze nie wszystko, mały. Mogę grać cichutko. O, ślicznie. Albo bardzo głośno. Ale głośno. Mogę grać wysokie dźwięki? Mogę też grać niskie dźwięki. Ale nisko! I wiesz co, mały? Co? Jest jeszcze dużo innych instrumentów, na których ludzie mogą grać muzykę. Naprawdę? Mm. O, poczekaj. A to co? To jest klarnet. Patrz w tamtą stronę. Dorotka wyobraża sobie Elmo grającego na klarnecie. A teraz perkusja. I mój kumpel banjo. Przyjaciółka trąbka. Widzisz? Świat pełen jest wspaniałych instrumentów muzycznych. Tak. Muszę lecieć. No, to na razie. Otworzę ci drzwi.
stworzyć muzykę. Wiecie co? Elmo potrafi stworzyć muzykę, robiąc na przykład tak. Tak, to się nazywa nucenie. Zanućcie z Elmo. Fantastycznie! Elmo nakręcił film o tym, jak jego przyjaciel Harry sobie nucił. Oto! Kamera Elma. Za chwilę... Nucący Harry! Film Elma. O! Cześć! Przed wami nucący Harry! Jak wypadłem? Wspaniale, Harry! Dzięki! Śmieszne! Elmo uwielbia muzykę! A, tak jak Dorotka! Dlatego Dorotka chce, żebyśmy zaśpiewali muzyczną piosenkę! Zaczynam! Śpiewam, 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 śpiewam. Wszyscy razem! Śpiewam, 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 śpiewam. Śpiewam, 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 śpiewam. Śpiewam, 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 śpiewam. Pora się pożegnać, Dorotko. Do widzenia, akordeonie. Przywitaj się, Dorotko. Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. Drzwi! Patrzcie, drzwi głośno chrapią. Roleta także chrapie. Dobrze, otwórzcie się. Otwórzcie się, drzwi, proszę. Proszę, dziękuję. Elmo rozmyśla o spaniu. Spanie! Wiecie, spanie. Dorotka także rozmyśla o spaniu. O, ale Elmo ma pytanie do Dorotki. Dorotko, czy ryby śpią? Naprawdę? Dorotka mówi, że ryby nie śpią, tylko odpoczywają. Bardzo ciekawe, Dorotko. Co mówisz? A, tak, tak, tak. A teraz Dorotka ma pytanie. Jak kładziecie się spać? Dobre pytanie, Dorotko. Hej, zapytajmy pana Gapę. Panie Gapo! O, Roleto, czas wstawać. Juhu, obudź się. Obudka. Ojejku. O, Elmo wie. Haha, widzicie? To obudzi Roletę. Tu pan jest! Patrzcie tutaj! To brat pana Gapy, pan Gapa. Cześć, panie Gapo! Kto wygrywa, panie Gapo? Bardzo dobrze, panie Gapo! Panie Gapo! Panie Gapo, Dorotka ma pytanie do pana. A jak pan kładzie się spać, panie Gapo?
Hej, on ma łóżko i jest w piżamie. A, ładne łóżko. Bardzo dobrze, panie Gapo. Tak, to jest łóżko. Niech się pan przełoży, panie Gapo. Tak, proszę położyć się spać. Nie na podłodze, panie Gapo. Niech się pan położy na łóżku. Na łóżku, panie Gapo. Panie Gapo, przepraszam, że pana budzę, ale niech pan się położy do łóżka. Tak, na łóżku. Niech pan wstanie, panie Gapo. Do łóżka. Niech pan siedzi. Niech pan się siedzi. Proszę się położyć. Na łóżku. Nie w tę stronę. Nie tak. Niech pan się położy wzdłuż łóżka. Proszę próbować. Układa się. Odwrotnie, panie Gapo. Panie Gapo, proszę się położyć na poduszce. Tak, głowa na poduszce. Proszę nie siedzieć, musi pan się położyć. Panie Gapo, ostrożnie. Głowa. Niech pan położy głowę. Nie tak, nie panie Gapo. Nie w ten sposób. Proszę niech pan się położy na plecach. Głowa na poduszce. Dobrze, ciekawe, czy pan Gapa chrapie. Dobrze, panie Gapo, a teraz proszę się przykryć. Tak, proszę się nakryć kołdrą. Kołdra jest za krótka. Widzę jego nogi. Proszę zsunąć kołdrę w dół. Ach, ten pan Gapa. W górę. Komputerku, co ci jest? On lunatykuje. Wstań, komputerku, wstań. W górę, dobrze. Elmo ma wiadomość. A to świetnie. Och, nie, teraz myszka zasnęła. Myszko, obudź się. Aha, nareszcie. Dobrze, dziękuję. To wiadomość od przyjaciół Elma, Erniego i Berta. Zobaczmy, co nam przysłali. Cześć, Elmo. Jak widzisz, mój stary kumpel Bert głęboko śpi. Bert jest dobry w spaniu. Oczywiście, ja też powinienem spać, ale nie mogę, wybudziłem się. Nie jestem śpiący ani trochę. A wiesz, co potrafi mnie uśpić? Gra na mojej trąbce. Erni! O, witaj, Bert. Dlaczego nie śpisz? Powinieneś dawno zasnąć. Ja już spałem, Erni. Dlaczego grasz na trąbce? No tak, gram na trąbce, Bert. Żeby szybciej zasnąć. Mocno zasnąć. Rety, udało się. Dobranoc, Elmo. Elmo? 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 To ty tam jesteś? Dobranoc, Erni! Dobranoc, Bert! Dzięki, komputerku! A teraz Elmo ma pytanie do was! Tak, do was! Czy dużo słoni może spać na tym łóżku? Policzmy je razem. Słonie! O, jesteście. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Sześć słoni może spać na tym łóżku. O, i jedno piórko! O, nic wam nie jest! Dobrze! Bardzo dobrze policzyliście. Słonie śpią, ale ryby nie. Teraz Elmo się zastanawia.
Kto śpi, a kto nie śpi? Dowiedzmy się. Ej! Szuflada też lubi spać. Szuflado, obudź się proszę. Pobudka! O nie. Elmo ma pomysł. Elmo wie, jak obudzić szufladę. Kukuryku! 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 Czy telefony śpią? Nie! Telefon może cię obudzić. Czy konie śpią? Tak, ale nie w łóżkach. To tak śpią konie. Na stojąco. Czy ciastka śpią? Nie. Ale możesz śnić o ciasteczkach, kiedy śpisz. Słodkich snów. Elmo chce wiedzieć więcej o spaniu. A wy? Kto nam o tym opowie? O, no tak. Możemy oglądać kanał o spaniu w telewizji. Zobaczcie. Ojejku, wszyscy dzisiaj zasypiają. Hej, obudź się, telewizorku. Wstawaj. Elmo wie, co robić. Aha. Hurra! Telewizorek się obudził. Włącz się, telewizorku. Dzięki. Witam w programie o spaniu w śpiącej telewizji. Daj nam 22 minuty, a my zapewnimy ci drzemkę. Opowiemy ci o dziewczynce, która uwielbiała spać. Pewnego razu była sobie dziewczynka, która lubiła spać. Uwielbiam spać. Kochała swoje sny. Uwielbiam śnić. Dobranoc, koteczku, słodkich snów. Miau. Pewnej nocy śniło jej się, że latała wysoko po niebie. Wiu! Ale zamiast chmur wszędzie były lody o różnych smakach, w rożkach. A jej koteczek jeździł na motocyklu. Koteczku! Wtedy się obudziła. Koteczku, jesteś kochany. Mruczysz mi do ucha. Idź już spać. Zasnęła znowu i śniło jej się, że zjeżdża w dół z wysokiej zjeżdżalni. Uii! Wylądowała w ogromnym morzu bąbelków. Wow! A jej koteczek przelatywał obok na wielkim bąbelku, miał wąsy. Koteczku! Nagle dziewczynce też wyrosły wielkie wąsy. Wow! Łaskotały ją, więc się obudziła. Koteczku, twój ogon, idź już spać. Dziewczynka zasnęła znowu i śniło jej się, że jej koteczek goni mysz. Hej, to nie jest mój sen, to sen koteczka. Nie szkodzi, dziewczynka i jej kot śnili długo i szczęśliwie. Koniec. Zostańcie z nami w kanale o spaniu. Za chwilę sen nocy sennej i nie chrap wujaszku. Dzięki, telewizorku, słodkich snów. Jejku, Elmo chce wiedzieć jeszcze więcej o spaniu. Kto nam o tym opowie? A drzwi nadal chrapią. Drzwi, pobudka! Otwórzcie się, proszę. Dziękuję. Patrzcie! Może porozmawiasz z łóżkiem? W końcu wszyscy śpią na mnie. Opowiedz im, łóżeczko. O, łóżko i poduszka. Nie zapominaj o kołdrze na wierzchu i o mnie, materacu pod spodem. Powiedz im, łóżko. Ciepło i wygodnie. Kilka minut drzemki i będziesz jak nowonarodzony. Sen pomaga zachować zdrowie i daje dużo energii. Powiedz im, łóżeczko. W nocy, w dzień, zawsze możesz się w nim wygodnie wyspać. Mówcie ciszej, proszę. Ktoś tutaj ucina sobie drzemkę. Przepraszam. Ptaszek zasnął w swoim gnieździe. Oczywiście, tak właśnie śpią ptaki. Pamiętajcie, cichutko. Dobrze, cichutko. Cichutko. Nie wszystkie ptaki śpią w gniazdach. Flemingi śpią stojąc na jednej nodze. Powiedz im, łóżeczko. O,
Patrzcie, Dorotka wyobraża sobie Elma jako flaminga, który śpi na jednej nodze. Ale są zwierzęta, które śpią w dziuplach. Na przykład wiewiórki. Ogon! A nietoperze śpią, wisząc głową w dół. Elmo musi się przyzwyczaić. Jejku, Elmo bardzo lubi spać. O, Dorotka bardzo lubi sny. Dlatego teraz zaśpiewamy piosenkę na sen. Hej, wiesz jak się nazywa taka piosenka? Jak? Kołysanka. Mówię ci, łóżeczko. Racja. Teraz zaśpiewamy kołysankę o spaniu. Możecie się przełączyć. Zaczynamy. Śpi, 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 śpi. Ja też chcę śpiewać. Dobrze. Śpi, 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 śpi. Pożegnaj się, Dorotka. Do widzenia. Jej, dzwonki ostrzegają przed pożarem, no i dzwonią w telefonach. A ciekawe, co jeszcze mogą dzwonki? No tak! Elmo wie, jak się czegoś dowiedzieć. Tak, obejrzymy kanał dzwonkowy w telewizji. Ha! Włącz się, telewizorze. Dziękuję. Witam na kanale dzwonkowym. U nas wszystko o dzwonkach. Teraz piosenka o dzwonkach. Zapraszam was do posłuchania. Lubię dzwonki. Wiecie dlaczego? Bo są bardzo użyteczne. Na przykład: dziś rano znów obudził mnie budzika brzęk. Tak dobrze mnie nie budzi żaden inny dźwięk. Dobrze, że obudził mnie dzwonieniem tym. Inaczej pewnie cały dzień przespałabym. Dzwonków sto. Słuchajcie, bo bim bam bom, dzwoni dzwon. Teraz każdy słucha dzwonków sto. Siedziałam w szkole, dzwonek mi oznajmił, że to koniec już wszystkich lekcji, weekend zaczął się. Ale co, gdyby dzwonek nie zadzwonił, wiesz, musielibyśmy spędzić w szkole noc i weekend, też dzwonków sto. Posłuchajcie, bo bim bam bom, dzwoni dzwon, teraz każdy słucha dzwonków sto. Ja kocham dzwonki. A za chwilę na kanale dzwonkowym Komu dzwonią dzwonki? Możecie dzwonić na nasz numer. Dziękuję! Dzwonki mają wiele zastosowań. Znajoma Elma, Kimberly, nauczyła się grać na dzwonkach. Potem o wszystkim opowiedziała. Moja siostra Kirsten gra w zespole. Zespół wykonuje na dzwonkach różne utwory. Każdy dzwonek ma inny ton. Kiedy wszyscy grają razem, wychodzi wspaniale. Ja też chciałam się nauczyć grać. Nauczycielka pozwoliła mi wejść. Siostra powiedziała, że mi pomoże. Najpierw musiałam włożyć specjalne rękawiczki, żeby dzwonek się nie pobrudził. Potem musiałam się nauczyć dzwonić. Nauczycielka powiedziała, że trzeba trzymać dzwonek jak loda w wafelku i poruszać tak, żeby lód ze środka nie wypadł. Trochę poćwiczyłam. I zaczęło mi wychodzić. Wtedy przyszedł czas na prosty utwór. Nie wiedziałam, kiedy mam zadzwonić. Naprawdę. Oj.
Siostra powiedziała, że będzie czytać nuty i da mi znać, kiedy zadzwonić. Czekałam teraz na swoją kolej. Czekałam. I czekałam. I wreszcie zadzwoniłam. Udało się! Nie mogę się doczekać, żeby znowu zagrać. Jej! Elmo nie wiedział, że na dzwonkach można tak pięknie zagrać. Ale Elmo chce się dowiedzieć czegoś więcej. A wy? Jak mamy się dowiedzieć? O, to dzwonek do drzwi. Wiedzieliście, nie? Chcesz porozmawiać z dzwonkiem? Jej, słyszę dzwon i chyba wiem, gdzie on. A, no pewnie, jestem tutaj. A wiesz, Elmo jest ciekawy, dlaczego dzwonki w ogóle dzwonią. To metal. Ha? Jestem z metalu. Dotknij. No tak, metal. Tak, a w środku mam metalowe serce. Widzisz? Jej, to dopiero. Mhm. A kiedy się mną potrząsa, metalowe serce uderza w metalowy dzwon. O tak. Ojej. Słyszałeś? Dzwonisz wspaniale. A różne dzwonki wydają różne dźwięki zależnie od rozmiarów. Małe dzwonki wydają wysokie dźwięki. A! O, patrz, 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 patrz! Dorotka wyobraża sobie, że Elmo dzwoni małym dzwoneczkiem. Mam bardzo mały dzwoneczek. A te największe dzwony wydają bardzo niskie dźwięki. Dziękuję, Dorotko. O, no i tobie też. Naprawdę nie ma za co. Elmo lubi dzwonki. O, i Dorotka też je lubi. Dlatego poprosiła nas o piosenkę. O, a ja mogę śpiewać? O, a dzwonek zna tę piosenkę? No wiesz, coś mi dzwoni. Więc niech wszyscy śpiewają razem z nami. Zaczynamy. Dzyń, 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 dzyń. Dzwon, dzwoneczku, dzwon. Dzyń, 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 dzwoń, dzwoneczku, dzwoń. Dzyń, 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 dzwoń, dzwoneczku, dzwoń. Dzyń, 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 dzwoń, dzwoneczku, dzwoń. Pożegnaj się! La, 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 Elma świat. La, 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 Elma świat. Cieszy, że was widzi. I Dorotka się cieszy. Przywitaj się, Dorotko. Wiecie, o czym Elmo dziś rozmyśla? Tak. O, nie, 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 nie. Dzwonki, właśnie. Dzwonki. Panie Gapo! Nie. Dorotka, no!
Moja Gafo. Panie Gafo, Dorotka ma do pana pytanie. Tak. Panie Gafo, co się robi z dzwonkiem? Co się robi z dzwonkiem, panie Gapo? O, ma pan dzwonek, bardzo ładny. Co on robi? Sukienka? Na dzwonku? To śmieszne. To bardzo ładne, ale... Nie! Kapeluszy też nie wkładają. Dzwonku się nie ubiera. Niech pan próbuje. Mleko? Po co mu to mleko? Nie, nie, niech pan nie wlewa. Nie, nie, panie Gapo. Z dzwonka nie pije się jak z kieliszka. Nie, panie Gapo. Niech pan podejdzie tutaj, 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 blisko. Tego też się nie robi z dzwonkiem. Niech pan pomyśli. Da pan radę, liczymy na pana. Zniknął. Gdzie się podział? Ale dobra, jej. Patrzcie, ma dzwonki na kapeluszu. Dużo tych dzwonków. Niech pan porusza. Tak, właśnie, udało się. To się właśnie robi z dzwonkami, panie Gapo. Dzwoni się nimi. Potrząsa się nimi, a one dzwonią. Tak się dzwoni dzwonkiem. Udało się. Panie Gapo, ale pan ma tych dzwonków. Wszędzie ma dzwonki. Ach, ten pan Gapa. Co jest, Dorotko? Dobrze. Dorotka chce zapytać kogoś jeszcze. Co wy robicie z dzwonkami? Dorotko, mam dzwonek na kierownicy i dzwonię nim tak. Dorotko, w środku jest dzwoneczek i to się podoba kotu. Dorotko, zrobiłam to z dzwonków i można tym tak dzwonić. A, dziękuję wam wszystkim. O, i tobie, Dorotko. A, teraz zapytamy Dzidzie. Witaj, mały. Co się robi z dzwonkiem? Nie, nie, nie. Naprawdę? Dzięki, Dzidziu. Jej, ta Dzidzia jest taka śliczna. A teraz... Elmo, wiadomość. A patrzcie, to komputer, Elmo, przyszła wiadomość. Elmo, ma wiadomość. Elmo, ma wiadomość. Elmo, ma wiadomość. Elmo, ma wiadomość. Nasz komputer jest cały w dzwoneczkach. Elmo, ma wiadomość. Elmo, ma wiadomość. Już. No, sprawdzimy od kogo to. O tak, to wiadomość od Erniego. Cześć, Elmo. Jestem tu z przyjacielem i specjalistą od dzwonienia Bim-Bomem. Widzisz, ma na czubku głowy dzwonek. I wiesz co? Skoro już zaczęliśmy rozmawiać o dzwonkach, to lubię spotkać się z kolegami i urządzić koncert na trąby, kaczkę i dzwonek. Wszyscy gotowi? Zaczynamy! Trąby, kaczka, dzwonek dobrze razem brzmią. Trąby, kaczka, dzwonek dobrze razem brzmią. To cześć, Elmo. Pożegnajcie się wszyscy. Cześć, Elmo. Cześć, Erni. A dzięki komputerze. Teraz Elmo ma pytanie do was. Do was. Ile tańczących krów ma na szyi dzwonek? Zaraz policzymy. Chodźcie, krowy. Jedna. Dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak! Osiem tańczących krów miało dzwonki. Patrzcie, a jedna krowa ma trąbę. Jej, ale głośno trąbi. To... Krowy mają dzwonki, Bim-Bom ma dzwonek, a ciekawe, kto jeszcze ma dzwonki. Zobaczymy. Szuflado, Szuflado, gdzie się podziewasz? Hej, gdzie jesteś? Hej, hej, szuflado! Tu jesteś. Czy w szufladzie jest jakiś dzwonek? Zobaczymy, dobrze? A.
Co może mieć dzwonek? Kot? Marchewka? Czy małż? Kot! Kot ma dzwonek. A co jeszcze? Budzik? Jabłko? Czy aligator? Budzik! Na pewno. Szukamy dalej. Niedźwiedź? Tort? Czy banan? Żadne z nich nie ma dzwonka. No chyba, że niedźwiadek. Ma dzwonek w swoim telefonie. A? O, za głośno. Za cicho. Jak trzeba. Słucham. Dziękuję. Przywitaj się, Dorotko. Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. No właśnie, buty. No wiecie, buty. Myśla o butach i Dorotka ma pytanie. Jak się wkłada buty? Wspaniale, Dorotko! Zobaczmy, jak ktoś wkłada buty. Na przykład pan Gapa. Tak. Niech pan włoży buty. Niech pan, pokaże jak! Nie tak, nie tak, panie Gapa! Butów nie wkłada się na ręce, tylko na nogi! Tylko na nogi! Na nogi, panie Gapa! Jeszcze raz! Jeszcze raz! No! No! Tym razem się uda. Tak, da pan radę. Na nogi. Na nogi. Gdzie pan idzie, panie Gapa? Gdzie on poszedł? Przyniósł krzesło. Tak. Jeden but i drugi but. Panu. Zaraz! Teraz niech je pan zawiąże. Trzeba zawiązać buty. Trzeba zawiązać. Właśnie. Jeszcze chwilę. Panie Gapa! Nie w ten sposób, panie Gapa. Przewróci się pan. Uwaga! Nie stało, panie Gapa? Dorotka woli spytać kogoś innego. Jak się wkłada buty? To są rzepy.
tak się je zapina. Trzeba zrobić o tak, przełożyć pasek, a potem włożyć do dziurki, a potem przełożyć dalej. Gotowe. No, najpierw wkładam but na nogę, potem wyciągam ten język, a potem naciągam sznurówki, o tak, i ciągnę o tak. Potem je krzyżuję i robię o tak. Potem robię pętelkę i owijam ją drugą sznurówką. Potem przeciągam sznurówkę tędy i robię drugą pętelkę. O tak. Potem ciągnę i zaciskam o tak. Teraz Elmo o to samo spyta Dzidzie. Pokaż nam, jak ty wkładasz buty. Masz. Dzięki, Dzidziu! A teraz Elmo ma pytanie do was. Ile butów jest w jednej parze butów? Zaraz je policzymy. Jeden, dwa! Dwa! Dwa buty to jedna para butów. Wspaniale wam poszło to liczenie. Elmo wie jeszcze więcej o butach. Kto nosi buty, a kto nie nosi butów? Patrzcie. Torty nie noszą butów. Kosmonauci noszą buty. Kosmiczne! Stoły nie noszą butów. Chociaż mają nogi. Konie nie noszą butów. A, ale mają podkowy. No halopagusy nie noszą butów. Chyba, że do stepowania. No, dalej. Inni znajomi Elma też noszą buty. Na przykład Briana. Niedawno potrzebowała nowych butów, jej stopy urosły, a buty nie. Ciekawe. Wszystko Elmowi opowiedziała. Briana poszła z tatą do sklepu z butami. Sprzedawca, pan Peters, przywitał się i zdjął Brianie stare buty. Były za małe i bardzo znoszone. Potem zmierzył jej stopę, żeby zobaczyć, jaki ma być rozmiar nowych butów. Briana pokazała, które buty jej się podobają. Potem przymierzała różne rozmiary. A-a! Aż znalazła właściwy. Tak. Tak właśnie Briana dostała nową parę butów. Są świetne, Briana. O! Buty, to dopiero jest dobry interes. Elmo chciałby się dowiedzieć więcej o butach.
Co Elmo ma teraz zrobić? Tak, właśnie! Można włączyć kanał z butami! Kanał z butami. Non-stop tylko buty. Wszystkie buty pasują. A teraz prawdziwy wielki hit. Historia butów. Buty? Zanim pojawiły się buty, ludzie chodzili boso. Zimą chodzili po śniegu i marzły im stopy. A kiedy padał deszcz, całe stopy mieli mokre i ubłocone. A kiedy nadepnęli na coś ostrego albo gorącego, to bolało. Pewnego dnia, zapewne w poniedziałek o 10 rano, postanowili włożyć coś na stopy. Najpierw wypróbowali banany, ale to się nie sprawdziło, bo ślizgali się na skórkach. Potem wypróbowali gałęzie krzaków, ale były kłujące. Wreszcie wypróbowali buty. Jedni włożyli takie buty i już było im ciepło w stopy. Inni włożyli takie i piasek już ich nie parzył. Buty tak się ludziom spodobały, że zaczęli robić przeróżne rodzaje butów. Teraz ludzie tak dużo chodzą w butach, że bolą ich stopy. I trzeba zdjąć buty. Koniec! Za chwilę najsłabsze sznurowadło, a potem but na bounty. Elmo chce wiedzieć więcej o butach! O, co Elmo ma zrobić? O! Chcesz porozmawiać z butem? Kto to powiedział? Spójrz na dół. O! Tak, Elmo porozmawia z butem. Opowiem ci troszeczkę o sobie. Jestem butem. Mam wiele części, widzisz? To jest mój język. O, Elmo też ma język. Ale jesteś zabawny, Elmo. Dobra, więc to na dole to jest mój obcas. Tutaj, tak? Mhm, a tam wyżej jest podeszwa. O, masz podeszwę? No pewnie, Elmo. A to, to są moje sznurówki. O, śliczne. Dzięki. A to co? A tutaj się wkłada stopę. Ale jak się to nazywa? Miejsce, gdzie się wkłada stopę. Ej, moglibyście trochę ciszej? My chcemy spać. Jasne. To para mokasynów. Są przeróżne buty. Takie jak... Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Buty do wspinaczki. Kiedy wspinasz się na jakąś górę, musisz włożyć takie buty. Jej! O, patrz! Dorotka wyobraża sobie Elma w górach. Do stepowania potrzebne są specjalne buty. Są też buty z łożwami do ślizgania się. Żeby to wszystko robić, potrzebne są buty. Każdemu. Dzięki, bucie. Nie ma za co. Do widzenia. Pa, pa. Cześć. Jej, to buty się wspinają, stepują i ślizgają. Ale co robią buty, kiedy nikt ich nie wkłada na nogi? No, Elmo chciał się dowiedzieć, więc... Elmo nakręcił film tą kamerą wideo. Za chwilę... Co robią buty, kiedy nikt ich nie wkłada na nogi? Film Elma. Gdzie jesteś? Jesteś ty. Uh-huh.
I właśnie to robią wszystkie buty, kiedy nikt ich nie wkłada na nogi. Stoją! Cześć, mamo! Cześć, mamo! Papa! Jej, Elmo lubi buty. Dorotka też lubi. Dlatego Dorotka chce zaśpiewać o butach. Tak! Tarara! But, but, but! But, but, but! But, 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 but! Śpiewajcie z Elmem! But, but, but! But, 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 pożegnaj się, Dorotko! Do miłego zobaczenia! Cieszy, że was widzi. Dorotka też się cieszy. Przywitaj się, Dorotko. O, zgadnijcie, o czym Elmo dziś rozmyśla. Ja, ta, ta, ta. A. Para, para, pa, pa, pa. Dziękuję ci, ptaszku. Pa, pa. Widzicie? O ptakach. Ćwir, ćwir. Panie Gapo? Dryń, dryń! Nie! Dryń, dryń! To nie jest głos ptaka! Tak, tak dzwoni telefon! Jaki głos mają ptaki? To nie jest głos ptaka, tylko syrena wozu strażackiego. Wóz strażacki, a nie ptak! To nie ptak? Nie, panie Gapo, to nie ptak, tylko wóz strażacki. Niech pan spróbuje jeszcze raz. Orety! To była purchawka! To nie był głos ptaka. Chcemy wiedzieć, jaki głos mają ptaki. Ptaki robią ćwir, ćwir. To przypomina głos ptaka, panie Gapo. Taki głos ma kaczka. Zgadza się! Zbawił pan kaczkę! Tak! Kaczka to ptak! Kura! Kura jest ptakiem! Kura też jest ptakiem! Indyk to też ptak! I jeszcze jeden ptak! Tak! Jak dużo ptaków!
sensie głosów. Sowa i kruk. Świetnie, panie Gapo. I jeszcze jeden ptak. Jak dużo ptaków. Ojej, pan Gapa jest niesamowity. Słucham, Dorotko? O, dobrze. Dorotka chce spytać jeszcze kogoś. Jaki głos mają ptaki? Różne ptaki mają różne głosy, Dorotko. To jest głos sowy. Cześć, Dorotko. A taki głos mają koguty. Kukuryku! 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 Cześć, Dorotko. Posłuchaj, jak mówią indyki. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Kwa, 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 kwa. Dziękuję, dzieci. Dziękuję, Dorotko. A teraz Elmo zapyta Dzidzie. Cześć, malutki. Powiedz, Elmo, jaki głos mają ptaki? Dziękuję, Dzidziu. A teraz Elmo ma pytanie masz do... Masz wiadomość. Masz wiadomość. No, nareszcie. O, patrzcie. Wiadomość od przyjaciela Elmo Berta. I od jego gołębia Beńka. Jak fajnie. Cześć, Elmo. A? Jest tu ze mną Beniek, bo Beniek chce ci pokazać, jaki głos mają gołębie. A, jak ja uwielbiam ten dźwięk. No, to do roboty, Beniek. A to Beniek. Możesz zaczynać, mały. Co jest? Masz jakiś problem? Co? Hej, nie wstydź się. On jest nieśmiały. Odwagi, powiedz coś w języku gołębi. Proszę cię. Zagruchaj. Chyba nie jest w nastroju. Mówiłeś coś, Beniek? Nie. Myślałem, że coś mówił. No dobrze. To chyba się pożegnamy. Pożegnaj się, Beniek. Dziękuję, komputerku. O czym to, Elmo? A tak, 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 tak. A teraz Elmo ma pytanie do was. Ile jajek może znieść gąska? Policzmy je razem. Cześć, gąsko. No proszę. Już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12! Wspaniale liczyliście i brawo dla gąski! Tak! O, zostawiła piórko! Łaskoczy! Nie, to nie! Gęsi znoszą jajka, kaczki też. Przyjaciółka Elmo Kasia ma kaczkę, która złożyła jajka. Kasia opowiedziała o tym Elmo. Mieszkam na farmie. Na farmie mamy kaczki. Jedna z kaczek nazywa się Tracy. Zrobiła sobie w ogródku gniazdo. Pewnego dnia Tracy złożyła w gnieździe jajka. Mama powiedziała, że z jajek wyklują się kaczątka. Maleństwa musiały same rozbić skorupkę. Z jajek wyszły kaczątka. To było cudowne. Po wykluciu się były mokre, ale gdy wyschły, stały się puszyste i żółciutkie. Bardzo lubię małe kaczuszki i byłam bardzo szczęśliwa, kiedy się wykluły. Tracy też. Słodkie kaczuszki, prawda? Tracy dla swoich kaczątek zrobiła gniazdo w ogródku. Elmo się zastanawia, gdzie jeszcze ptaki budują gniazda. Elmo chciałby to wiedzieć, wy też? Dowiedzmy się. A tu jesteś! Szuflada ćwierka jak ptak! Ćwir!
Ćwir, ćwir! Czy ptaki budują gniazda na drzewie? Na księżycu? Czy w wannie? Na drzewie! Tak! Ptaki budują gniazda na drzewie! Czy ptaki budują gniazda na telefonie? Na domu? Czy na torcie? Na domu! Tak! Na domu! Czy ptaki budują gniazda na krowie? Na piłce? Czy na ulicy Sezamkowej? Na ulicy Sezamkowej! To chyba jest gniazdo żółtodzioba. Cześć, żółtodziobie! Kocham moje gniazdko! Dziękuję, szuflado! O, Elmo chce wiedzieć więcej o ptakach. Wy też? Gdzie można się dowiedzieć? No tak! Jasne! Możemy obejrzeć ptasią telewizję, tak! One też chcą oglądać ptasią telewizję! Dobrze! Cicho, ptaki! Oglądamy! Elmo nie chce słyszeć żadnego ćwierkania. Włącz się, telewizorku! Dziękuję! Tu ptasia telewizja. Wszystko o ptakach. Programy dla ptasiej widowni. Cześć wam! To ja, ptasia mama. Uwielbiam ptaki. I właśnie teraz zamierzam obserwować ptaki. Uuu, tam są jakieś ptaszyny. Kury. Tańczą kurzy taniec. Hej, razem zatańczymy ten taniec. To łatwe. I nie musisz być kurą, żeby tańczyć. Wystarczy udawać kurę. Pokażę ci kroki. Najpierw robisz z dłoni dzióbek. O tak. Ko, 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 ko. Mamy dzióbek. Ręce składasz jak skrzydła. O tak. Fru, 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 fru. O to chodzi. A teraz pomachaj ogonkiem. O tak. Mach, 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 mach. Teraz klaszcz w dłonie. Klep, 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 klep. Świetnie. I już znasz kurzy taniec. Tańczymy! Ko, 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 fru, 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 fru. Mach, 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 klep, 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 klep. Ko, 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 fru, 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 fru. Mach, 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 klep, 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 klep. Ko, 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 fru, 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 fru. Mach, 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 klep, 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 klep. Ko, 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 fru, 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 fru. Mach, 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 klep, 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 klep. Super! No śmiało, kochani, wszyscy tańczą! Tak, brawo! O, uwaga! Łapiemy wiatr w skrzydła! Z gracją! Omlet dla każdego! Omlet dla każdego! Ko, 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 ko! Fru, 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 fru! Mach, 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 mach! Mach, 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 mach! Ko, 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 ko! Fru, 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 fru! Mach, 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 mach! Mach, 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 mach! Świetne z was kurczaki! I z was też! Do zobaczenia! Fru, 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 fru. Mach, 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 mach. Klep, 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 klep. A teraz zapraszamy na film Samotny lot. W roli głównej Wacław Gołąb. Elmo uwielbia kurzy taniec. Świetna zabawa. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, nie, jeszcze nie. Nie odchodźcie. Elmo chce wiedzieć więcej o ptakach. Ale kogo by tu jeszcze spytać? Chciałbyś porozmawiać z jakimś ptaszkiem? O, witaj, mały ptaszku. Cześć, jestem Rudzik. Ha. O, to rudziki mają dziób i pióra? Ha, tak samo jak kury? Tak, wszystkie ptaki mają dziób i pióra. A powiedz, jakie dźwięki wydają rudziki? Śpiewamy o tak. A, bardzo ładnie. Aha. I rudziki umieją fruwać, pewnie, tak? Że tak. Machamy skrzydłami i unosimy się. A, ale fajnie. O, o, patrz, patrz, patrz. Dorotka wyobraża sobie, że Elmo jest ptakiem i fruwa. I ćwir, ćwir. Ale nie wszystkie ptaki umieją fruwać. O, o. Pingwiny nie fruwają, ale umieją pływać. Lubią też ślizgać się na śniegu. I wspaniale nurkują pod wodą. Niektóre ptaki nie umieją fruwać ani pływać. Tak jak pawie, ale też mają dużo piór.
ekstra, co? Tak, ptaki są naprawdę bardzo różne. Tak, dziękuję, Rudziku. Proszę, cóż, muszę już fru lecieć. Dobrze. Pa. Elmo bardzo lubi ptaki. Dorotka też je lubi. Dlatego chcę, żebyśmy zaśpiewali ptasią piosenkę. A teraz wszyscy razem. Zaczynamy. Tak. Zaśpiewajmy jak ptaki. Cwir, kwak, kwak.